I idziemy zobaczyć wieżowiec, bo jesteśmy pod nim. Witajcie, dzisiejszego vloga rozpoczynam spod apteki. Kasia poszła kupić jakieś lekarstwo dla Szymusia, ale kupi mi też rękawiczki gumowe do opróżniania kasety, więc zobaczymy, ile kosztuje tutaj w Hiszpanii pudełko rękawiczek niebieskich, mam nadzieję, że niebieskich. No to czekamy i zobaczymy, jaka cena. I Kasia wróciła z apteki, proszę Państwa, tak. I kupiła mi rękawiczki. Są znalezione. Koszt takich rękawiczek w Hiszpanii to 7,90 euro. Tu mamy 100 sztuk, czyli 50 par. Rozmiar L-ka. Mam nadzieję, że będzie pasowało wszystko. Na pewno. Najpierw pani mi dała M-ki, ale poprosiła ją większy rozmiar dla mężczyzny, więc aha. Jest L-eczka. Dobra, a jestem takim małym mężczyzną, więc może M-ki wystarczyły, nie? Taką ma łapę. Nie, chyba nie. A masz długie palce. Słuchajcie, jedziemy sobie, ale coś się nam na drogę wykulnęło. Włączymy awaryjne. Weź to podnieś. Jakiś placek zabaw dla dzieci. No, wyleciał przez mur. No, normalnie widzieliśmy, jak wyleciał przez mur. Nieładnie w placyku zabaw. Tu go zostawimy. Niech sobie ktoś go weźmie. I jesteśmy na plaży i myjemy rączki, bo będziemy jeść borówki, nie Ania? I Kasia umyła borówki. Ja mam w takiej puszce po Coca-Coli. A dzieci mają. Z racji tego, że Szymuś troszeczkę ma troszeczkę brzuszek chory, dostał tych jagód najwięcej. A najmniej. A chcesz być chora na Dinka? To jak zachorujesz, to ci całą paczkę kupię. To zachoruj. Udawaj chorą. My w ogóle udajemy chorych, nie? Na tym YouTubie. Jedziemy teraz wzdłuż wybrzeża, żeby coś ciekawego zobaczyć. Może coś się trafi. I jedziemy do miejscowości Benidorm i mijamy byka. Zobaczcie, jaki byk. Ale ma ogon. Jaki? I dojechaliśmy do Benidorm i zobaczcie, tam jest taki wieżowiec. W sumie to są dwa wieżowce z takim kielichem u góry. I to jest podobno wieżowiec jeden z najwyższych w Hiszpanii, w którym zamieszkują ludzie. To nie są biurowce, tylko to jest mieszkalny budynek. I podjedziemy tam pod sam wieżowiec. I idziemy zobaczyć wieżowiec, bo jesteśmy pod nim. Mega, zobaczcie, jaki piękny. Ludzie to mają rozmach. No nie wiem, czy możemy wejść, Ania, bo tutaj jest teren budowy, oni go chyba jeszcze nie skończyli, tak mi się wydaje. Ciekawe, ile to jest pięter. Może policzymy? Liczymy? Liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 45. Naliczyłem tych okienek tutaj z boku, ale nie wiem, czy tam mieszkają ludzie w tym kielichu. Trzeba by było przeczytać w internecie. No i widzicie, ja myślałem, że sobie tam jakoś wejdziemy, windą się przejedziemy, ale to jest jeszcze w budowie. Ogólnie tak mówią, że Benidorm to jest po prostu miasto dla Anglików. Tutaj przyjeżdżają Anglicy, żeby robić kawalerskie wieczory, żeby po prostu się bawić. No i bawić. Że tutaj nic ciekawego nie ma poza tym, że są imprezownie. Oto plaża w Benidorm. W sumie niczym się nie różni od tej naszej plaży w El Campello. Poza tym, że tam jest przepiękna taka wyspa. Wygląda, jakby taki szczyt góry wystawał z wody. Możemy iść. Idziemy na tamten plac zabaw. Fajne jest też to, że jak się tak spaceruje, to widać te wszystkie pozłacane właśnie wieżowce. I to daje takiego uroku Las Vegas. W ogóle to mówią na Benidorm, że to jest takie hiszpańskie Las Vegas. Doszliśmy do placu zabaw. Ale on jest właśnie dla takich dzieci starszych, bo jakieś drabinki, trzeba dojść do tych zjeżdżalni taką trudną drogą. Ała, jeszcze się walłem. Walnąłem, czy jak to się mówi. Ale Ania jest sprawna, zobaczcie, jak Ania wchodzi. To jest małpiszon.
znaczy małpka. Jest, Ania wyleciała. Jak, Ania, spadniesz czy nie? I wszyscy spadają. 3, 4. Brawo. Ania i Nadia się odważyły zjechać z tej rury. Tylko wypiszę sobie nogi. No, łapię cię, Ania, chodź. Wypiszę sobie nogi. Dobra. Dobra, nie będę jej łapał. Nogi wyszły jak na porodówce. Brawo. Myjemy buty z piachu i rączki. I to jest piana się robi. Piana się robi, bo to z Ludwikiem płynie. Zostalibyśmy dłużej, ale Szymuś się troszeczkę źle czuje. Musimy wracać chyba do przyczepy. Także opuszczamy to piękne miejsce. Tutaj jest taki kanał burzowy, który wpływa na plażę. I fajne jest to, że tutaj się mewy kąpią w tym kanale. Idę je zobaczyć. Odlatują, boją się mnie. No ale jest ładnie. Powiem wam, że z takiego estetycznego punktu widzenia to miasto jest bardzo ładne. To jest taki specyficzny płotek. Można by było sobie zrobić taki na działce. Rurki, szalunek z rurek, a potem ukruszone te belki. Jest bardzo ciekawe to. Wygląda bardzo fajnie, jak skała taka. Przyjechaliśmy jeszcze do pewnego miejsca, które się nazywa Mundomar. Jest to taki park wodny, połączony też z delfinarium i tam można z delfinami popływać. No coś pięknego, tylko po prostu zamknięte. I to jest właśnie ten problem, że jak przyjedziecie w Hiszpanii poza sezonem, to wszystko jest po prostu pozamykane. Zobaczcie, że tutaj jest napisane: drodzy gości, goście, informujemy, że będzie otwarte w następnym sezonie 2019. Także no, ciężko jest jakąś fajną atrakcję, taką wodną znaleźć, bo wszystko jest pozamykane. Jedziemy do domu. Ale piękny widok na Benidorm. Właśnie wróciliśmy, dzieci śpią. A ktoś nam na krzesełku położył 3 Kinder Niespodzianki. Także dzieci będą szczęśliwe. Ale na razie schowamy dopiero po kolacji. Nie? Najgorsze jest to, że nawet nie wiemy, od kogo dostaliśmy ten prezencik, więc nawet nie wiemy, komu podziękować. Ale może się wkrótce dowiemy, jak będziemy pytać. Kto chce, kto chce? Kto chce, kto chce? Jak tresowane zwierzątka w cyrku. Dobrze. Chodźcie na kanapę. Tutaj. Nadia. Ania. Podziękujecie jutro panu Edwardowi. Już wiemy, kto to dostarczył wam, więc jutro ładnie podziękujecie, nie? Teraz chwila ciszy. Skupienia. Czyli ze skrajności w skrajność. Z wielkiego hałasu do wielkiej ciszy. Ja ci tak głos połowę, dobra? Tak. Ta mama. Szymuś patrzał, jakby mu youtuberzy mieli zabrać Kinder Niespodziankę. I Ania pierwsza rozpakowała, dostała wyścigówkę. Zaraz ją będziemy składać. Szymuś ma, proszę państwa, jakiegoś bączka. Szymuś dostał takiego bączka, właśnie złożyłem. Chodzi o to, że on się po prostu składa i tutaj się tak rozkłada i ma takie zęby jakby. I można go zakręcić i tak to wygląda. Nadia dostała fajne zwierzątko, bo dostała krokodyla. Zobaczcie, jaki ładny. I tutaj się otwiera dziób, znaczy dziób paszczę i może ugryźć. A Ania dostała takie fajne autko. Taka wyścigówka. Fajne, nie? Jeszcze raz. Teraz. Poszło. Chciałam wam pokazać, jak ubijam. Znowu pędzlujemy łubin. Naprawdę jest pyszny. A wiecie, w czym mi smak przypomina? W oscypku. Normalnie smakuje jak oscypek. Ale to jest oscypek. Oscypek to jest taki ser kozi. A to jest właśnie w takiej zalewie jakiejś solonej i to jest takie słone jak... I smaku przypomina właśnie oscypek. I jest godzina 21.30, a my odkryliśmy nową zabawę w przyczepie. Zrobiliśmy namiot.
Namiot dla dzieci. Fajna zabawa. Dzieci się bardzo cieszą, że mają taki daszek. No niestety sprężyny w moich szafkach już są wyrobione, więc tam zahaczyłem za narożniki. Jakoś się trzyma. Ale już się coś popsuło. Kto to popsuł? Tyle się nastarałem. O, właśnie, taki jest fajny. Zobaczcie. Ze ścianką. Poszedł namiot. No niestety, stara przyczepa, stare szafki nie trzymają nam koca.